Witajcie, z tej strony Przemofut. Jak pewnie wiecie, dzisiaj jest 11 listopada, więc Święto Niepodległości i w związku z tym specjalny odcinek. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak polska reprezentacja poradziłaby sobie na Mistrzostwach Świata według FIFA. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i ja jeszcze zapraszam was na live'a, który za chwilę się odbędzie lub się właśnie odbywa, jeśli to oglądacie. Pogramy sobie Foot Champions, a po 19 otworzymy paczkę z bohaterem Foot, także zapraszam, będzie się działo, będzie dużo kontentu. A my przechodzimy już do tego, co najważniejsze, czyli przesymulujemy sobie to, co będzie się działo według FIFA na Mistrzostwach Świata w Katarze. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Tak, wszystko mamy elegancko, tabele porozpisywane i możemy sobie już zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Od razu przejdziemy do meczu. W pierwszym meczu żadnych zmian nie chcę robić. Albo zrobię, bo w sumie Klich nie jedzie na mundial, to go wywalimy. Żurkowski chyba jedzie, więc składamy do składu. Najważniejsze, żeby wygrać ten mecz lub chociaż zremisować. I wygrywamy. Sebastian Szymański strzela bramkę, aczkolwiek Lewandowski nie trafił karnego, to też ciekawa sytuacja. Ale najważniejszy mecz, czyli z Meksykiem, wygrywamy. Teraz tylko wygrać Arabią Saudyjską i mamy prawdopodobnie awans. Zobaczmy, jak się sytuacja w innych tabelach prezentuje. No tutaj Argentyna też wygrała. Senegal na pierwszym miejscu, co ciekawe, 6 punktów. Holandia na drugim. Anglia, Walia prowadzą. Tutaj mam Argentynę, Polskę. Francja bez problemu i Dania. Niemcy 0 punktów, co ciekawe. Brazylia na drugim miejscu i Urugwaj też tam na drugim miejscu, więc są pewne zaskoczenia. Na szczęście my wygraliśmy. Mamy fajne zwycięstwo i teraz tylko, żeby wygrać z Arabią Saudyjską, a tutaj wywalę tego Klicha, żeby po prostu grał sobie Żurkowski. Zagraj mecz. Ważny mecz bardzo. Szybka symulacja. Wygrywamy ten mecz. Gratulacje, panowie. 2-1, co prawda. Tylko jedną bramką przewagi, ale Zieliński w 88 minucie uratował nas. I mamy prawdopodobnie awans. Zobaczmy, jak się sytuacja prezentuje. Holandia na drugim miejscu, też ciekawa sytuacja. Walia z Anglią, pewny awans. Portugalia, czy Argentyna i Polska, pewny awans. To mnie bardzo cieszy, że wychodzimy z tej grupy. Pewnie trafimy na Francję, tak jest. Prawdopodobnie na Francję trafimy. Dania na trzecim miejscu. Niemcy nie wygrali żadnego z dwóch meczów. Też ciekawie, zostali rozbici przez Japonię i Hiszpanów. Kostaryka na pierwszym, też bardzo dziwna sytuacja. Tutaj Brazylia, 4 punkty tylko, co ciekawe, ale raczej awansują. A teraz mecz o pierwsze miejsce z Argentyną. Zobaczymy, jak to się sytuacja rozwinie, czy wyjdziemy z pierwszego miejsca i trafimy na prawdopodobnie Danię, czy na czy na Francję. Zobaczmy. 1-1, ale to niestety nie daje nam awansu z pierwszego miejsca. Lewandowski w 82 minucie wyrównał stan spotkania. Niestety tylko drugie miejsce, no tylko, no wychodzimy z grupy, powinniśmy się cieszyć. Żadnego meczu nie przegraliśmy, 7 punktów. Senegal, Holandia wychodzą. Anglia, Walga, Argentyna, Polska. To mnie bardzo cieszy, że udało się wyjść. Meksyk, co ciekawe, tylko 3 punkty. Francja, Dania wychodzą, czyli zagramy z Francją w 1/8 finału. Kostaryka, Hiszpania, Japonia, Niemcy. Niemcy 0 punktów. To jest naprawdę dziwna sytuacja. Na mundialu raczej tak nie będzie, tak mi się wydaje. No naprawdę to zaskoczenie. Maroko, Chorwacja i Belgia nie wychodzi z grupy. To też naprawdę duże zaskoczenie. Brazylia, Szwajcaria wychodzą. Portugalia, Urugwaj. Tutaj już w tych ostatnich dwóch grupach bez zaskoczeń. I Senegal, Walia 1-1. Walia wygrywa. Argentyna 2-0 z Danią. Francja, Polska za chwilę się okaże. Brazylia, Urugwaj, Maroko, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria. Z tych ciekawszych meczów. No i teraz bardzo ważny mecz. Bez zmian, szybka symulacja. Proszę panowie, wygrajmy to. Niestety przegrywamy 2-1. Benzema w końcówce, w samej końcówce tracimy gola. Polacy walczyli dzielnie, Krychowiak strzelił, ale niestety Mbappe i Benzema po jednym trafieniu dla rywali i odpadamy z turnieju, ale brawo panowie za walkę. Oby podobnie wyglądało to na Mistrzostwach Świata, a może coś więcej. Wierzymy na pewno. Niestety odpadamy z tego turnieju FIFA-owego. Bardzo cieszę, że awansowaliśmy, nie przegraliśmy meczu w grupie. Ale odpadamy po wyrównanym meczu dosyć, ale odpadamy. Brazylia też odpada, więc nie mamy się czego wstydzić. Portugalia wysoko wygrywa. Anglia, Francja, Walia, Argentyna, Hiszpania, Portugalia, Kostaryka, Urugwaj. Tak się prezentują ćwierćfinały. Na pewno ciekawe mecze.
dajcie znać, jak myślicie, kto według was wygra mundial w prawdziwym życiu. A my zobaczymy sobie, czy mamy w ogóle jakiś Polaków tutaj w Królach Strzelców, czy coś takiego. Nie widzę żadnego Polaka. Ciekawa sytuacja. Każdy po jednym golu miał, chociaż u nas. Więc jeśli o strzelców chodzi, to tutaj nie mamy. Czerwone kartki też nie. Żółte kartki też nie będziemy patrzeć. Czyste kąta, jest Wojciech Szczęsny z jednym czystym kątem. W asystentach też nie widzę nikogo. Okej. No na pewno ktoś musi mieć jedną asystę, bo to siłą rzeczy, jak strzelaliśmy gola, to musiały być te asysty. Ale tutaj nam nie pokazuje, co ciekawe. No ale wiemy, że jedna asysta na pewno była i gole były. Cieszy awans z grupy, oby tak było w prawdziwym życiu. Już niedługo mundial, także trzymam kciuki za Polaków. A wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli się podobało. Zapraszam was na live'a, który już prawdopodobnie trwa. Pogramy tam Food Champions, pobawimy się. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądało prawdziwy mundial. Do usłyszenia.